Witam koleżanki hodowczynie i hodowców. Pozdrawiam w dobie koronawirusa. Tutaj chciałem zademonstrować też moje sukcesy, które zostały przez tyle lat, w szczególności na tych dalekich dystansach zdobyte. Głównie gołąbki zdobywałem u mnie, te stara linia gołębi. Fabry radwańskie, rduchy, gołębie też się przyczyniły, tygrysy, też westrece, na przykład gołąbeczki. Wiele jest też dobrych innych gołąbków, które po prostu mam w hodowli. Stosuję wiele gołąbków, wiele środków też dla gołębi. Tutaj jest część mojej kolekcji. Ponad 400 jest pucharów różnych pozdobywanych. Najcenniejsze to jest tak zwane Mistrzostwa Barcelony. Dałem pierwszy raz w 2008 roku. Dałem 5 gołębi, 4 gołębie wróciły. W 2009 roku dałem 6 gołębi, 5 wróciło. W 2010 dałem 11, wróciło mi 8. 2012 dałem 22 gołąbki, wróciło mi 11. W 2013 roku dałem największą ilość, dałem 15 gołębi na Barcelonę, wróciło 18. Potem dałem 12, wróciło mi 6. I w 2015 ostatnia Barcelona, zajęłem drugie, szóste miejsce w Polsce, dając 2 gołębie, także 100% gołębi. Z tych jest, posiadam największą kolekcję gołębi z lotu Barcelona. Łącznie zdobyłem przez te parę lat 69 gołębi, które zrobiły Barcelonę. 8 najlepszych lotników Polski po 3 razy Barcelona na przykład zrobiły. I od wielu lat też wygrywam tą loty ze Szwecji, loty z kanału Le Mans, z Anglii, różne te są dystanse. Daję dużo gołębi, dlatego że mam dużo gołąbków. Na takie loty średnio daję po 100 gołębi na taki lot. W zeszłym roku dałem 100 gołębi na lot Szwecja, 1600 km. Zająłem tam super miejsca. No i na przykład moje gołębi miałem 69 w konkursie. W tym roku na przykład dałem 120, zaryzykowałem, bo dałem dużo gołębi, też na przykład dwuletni, gdzie 21 wróciło, nie ma też kupy tych dwuletnich gołębi. Najlepiej się spisały gołębie doświadczone, stare gołębie, które robiły Barcelonę, te dalekie loty. No to mam tych gołębi 73 na 120, także to jest sukces, właśnie było wręczenie nagród. Tu mamy właśnie wyciąg z gazetki na przykład z tego roku. Będzie ładnie można sobie poczytać. Są właśnie wypisane. Zdobyłem mistrza Polski lotu właśnie Szwecja z 5-5. Miałem drugiego gołębia w strefie drugiej. Wiele gołąbków, wiele konkursów, wiele też hodowców. Pozdrawiamy. To jest moje życie, to jest moje hobby. Kocham to, tym się zajmuję. No i tutaj hodowcy, no co tu jeszcze powiedzieć, no każdy nas ma sukcesy, każdy czym żyje. No co, życzę tylko hodowcom, żeby też mogli mieć takie wyniki, osiągnięcia przez tyle lat. Niektórzy się pytają, jak tam w oddziele. W oddziele też lotowałem u siebie, byliśmy oddziałem 363. Byłem mistrzem, wicemistrzem, supermistrzem byłem, miałem 6 sukcesy. Potem przestałem lotować, zacząłem na dalekich dystansach lotować. Lotowałem też i lotuję jeszcze w spółce Henkel Orlański w Opolskim. Też tam jestem mistrzem, supermistrzem. W tym roku troszkę tam dalej jestem na przykład. Ale lotuje się, a w szczególności na te dalekie loty. Na przyszły rok znowu rusza lot Barcelona, lot Szwecja. Też zapraszam do rywalizacji. Będzie można się pokazać, wykazać. Zapraszam wszystkich tych hodowców, w szczególności na dalekie loty. Niech się pokażą tam na tych lotach. Najlepszą moją linią od wielu, wielu lat to są gołębie, które po prostu były sprowadzane z zagranicy. To są gołębie Kadet Faber. Postanowiłem też ściągnąć gołębia od Zenka Guzika z Chicago, dlatego że miał oryginalne gołębie z Kadeta. Zakupiłem pierwsze gołębie w Panderozie w Opolu. To były gołębie z Kadeta. Wspaniałe gołębie, najlepsza samica Polski. Miała 57 konkursów, 21 razy była pierwszą u mnie przez tyle lat. Pierwsza, druga, trzecia samica była pierwszą samicą w Polsce. Niestety wyniki nie zostały złożone. Wspaniale chodziła ta samiczka. Z tej samicy mam większość gołębi u siebie. Pokrzyżowałem te gołębie na stare linie gołębi Fabry, radwańskie, rduchy. Te gołębie dały mi wiele nagród, wiele, jak to się mówi, satysfakcji te gołębie, dlatego to były typowo gołębie pod daleki dystans hodowane. Kiedyś nie było tak jak teraz szybkich gołębi, jakichś tam wynalazków, jak to się mówi. Naturalnie się leciało tymi gołębiami. Kiedyś dawaliśmy zwykłą pszenicę, jęczmień i kukurydzę, szło się w pola, zbierało się i hodowcy lecieli. Dzisiaj jest karm różnego firm, wszyscy reklamują coś pięknego.
ale w rzeczywistości zdrowie u gołębi to jest podstawa, materiał, wiedza i funkcjonalne też gołębniki. Jak to mówią, 10 punktów się zbiera na to, żeby mieć wynik przez tyle lat, jak to się mówi, każdego hodowcy. Każdy wie, że to jest ciężka praca. Co to jeszcze? No, dużo poświęcamy czasu, zaniedbujemy rodziny. To też jest taki trochę negatywną rzecz, ale mówię, no, gołębie nie jest wszystko, tak? Dlatego też pomagajmy, w szczególności młodym hodowcom. Coraz mniej jest hodowców, dużo hodowców na przykład nie chce pomagać. Ja staram się od wielu, wielu lat, udowadniam to wam na filmach, na wystawach, rozdaję też gołąbki, pomagam młodym hodowcom, staram się ich poprowadzić, rozdaję materiał, daję jajka, daję młode. I tak samo renciści. Biedni sobie składają, nie każdy ma też, mówię, pieniążki, żeby kupować za jakieś miliony gołębie. Postarajmy się takim też dać coś w prezencie, coś za symboliczne złotówki tym hodowcom i wspierajmy się. Jedna zasada, jak będziemy wszyscy razem ładnie funkcjonowali, to i będziemy mieli szacunek do siebie, będziemy mieli fajny materiał, będziemy się spotykali na imprezach ładnych. Czemu postanowiliśmy od tylu lat też lecieć w klubach, postanowiliśmy też na przykład spotykać się na imprezach. Mamy piękne imprezy, hodowcy przyjeżdżają z Polski, z zagranicy, mamy rozdanie pięknych nagród wszystkiego. I to jest takie miłe dla wszystkich. Tylko to jest teraz doba koronawirusa, nie mogliśmy zrobić imprezy pięknej, z prawdziwego zdarzenia na przykład w sali. Zrobiliśmy po prostu na świeżym powietrzu, gdzie byliśmy grupkami, w maseczkach. To mniej więcej takie coś było zrobione. Niektórzy twierdzą, że na przykład tam gołębie kolorowe nie latają. Udowadniam od tylu lat ja i wielu innych hodowców tutaj, że gołębie, czy są to tygrysy, czy są opale, czy andaluzy, też latają, też są lotnikami, też mają wspaniały wynik. I zresztą udowadniamy to na wielu lotach, nie tylko ja, także wielu innych hodowców. Przykładem jest w tym roku znowu ten niesamowity właśnie opalek, który tak ładnie lata. Bardzo dużo hodowców, na przykład ja od 21 lat dopiero zacząłem, jak zaczęły być wyniki, sprzedawać gołąbki. Bardzo dużo hodowców bierze w Polsce, za granicą gołąbki ode mnie, zdobywają mistrzostwa, zdobywają lotniki, mają. Wiadomo, nie wszystko będzie chodziło, nie wszystko też jest super, ale większość jest. Skoro od 21 lat wyprzedaję praktycznie zawsze gołębie na wystawach. Hodowcy przyjeżdżają do mnie osobiście, nie tylko przyjeżdżają z Polski. Sprzedaję dużo gołąbków przez portal Pipa. Sprzedałem do Japonii, do Chin, na Tajwan, do Iraku, do Kuwejtu. No, w różne kraje, to nawet ciężko spamiętać, ale na przykład ostatnio po prostu miałem duże zamówienia na przykład do Kuwejtu. Mam wspaniałe kontakty. Raz zawiozłem 200 gołębi, to były gołębie tygrysy. Drugi raz 200, też gołębie tygrysy były zamówione. A teraz po prostu umowa ma być podpisana na większą ilość gołąbków. I czyli cały świat docenia te gołębie. Powiem tak, wszyscy chciałby ich sprzedawać. Ale te gołębie muszą latać, muszą być dobre, sprawdzone i muszą też, hodowca musi przedstawiać wyniki, tak? Ja nie mam jednego gołębia, dwóch, trzech, które po prostu robią mi loty i jestem jakimś mistrzem. Po prostu duża ilość przychodzi, duża ilość swoją wartość przedstawia tych gołębi i dlatego mam ten zaszczyt, że no, wygrywam. Po raz 21 raz z rzędu wygrałem mistrza Polski lotów. Barcelona, Szwecja, Londyn, Paryż, tych dalekich lotów. Też mi nie wracałem, też wybitne gołębie, w tym roku nie mam zwycięzcy, co w zeszłym roku też był pierwszy, też go nie ma na przykład, jego dzieci przyszły, to moja linia na przykład niesamowitych gołębi, z najlepszych lotników Polski, linia Van den Abele na Kadet Faber na przykład, tak? A to takie też są wyjątkowe gołębie, posiadam swoje gołębie, naprawdę wybitne gołębie, też są takie szybkie gołębie, unikatowe, Leo Horemans, Van den Abele, gołąbki z Nacjonala, z Olimpii, no wiele, można wymieniać wiele na przykład tych gołębi, to są drogie gołąbki, no i te gołąbki zazwyczaj 99% idzie na zachód, do ludzi wiadomo majętnych, dlatego że to są duże inwestycje. Zainwestowałem potężne pieniążki w gołębie, rozbudowuję się, współpracuję z wieloma instytucjami. No i co? No, życzę, żeby tylko wszyscy hodowcy tak mogli lotować, w szczególności na tych dalekich lotach. Powiem tak, ja na przykład bardzo przyuczam swoje gołębie. Od wielu lat wam pokazuję to na filmach. Miesiąc przed dalekimi lotami na pewno gołębie swoje nie
karmię w gołębiku, nie poję w gołębiku. Te gołębie są co drugi dzień czasami też karmione. Te gołębie są przymykane na przykład na zewnątrz gołębika, one muszą się nauczyć nocować. No i staram się, jak jest pełnia, też wypuścić do odległości około 60-70 km wieczorem te gołąbki, żeby też potrafiły tak trochę w nocy polecieć. Ale tutaj najbardziej taką cechą jest chyba, żeby te gołębie umiały przetrwać, tak? Umiały pożerować, umiały znaleźć wodę, jedzenie sobie gdzieś te gołębie, bo te dalekie loty to niestety to są takie loty bardziej na przetrwanie. Nie tam, że na prędkość, na przetrwanie. Te gołębie większość hodowców nauczone w oddziałach lotować, no to jest problem, dlatego że ten gołąb nie nauczony jest nocowania. Ten gołąb jest tylko wypuszczenie gołębnik i karma, tak? Lot, gołębnik, karma i tak, a te gołębie umią żerować i naprawdę, odkąd zacząłem to stosować od wielu, wielu lat, no to wtedy całkiem było inne efekty w lotowaniu. Co jeszcze? Od wielu lat zacząłem stosować za namową wspaniałych hodowców z Belgii, gdzie ich pozdrawiam, i z Holandii, gdzie naprawdę mi dali wiele wskazówek, w szczególności o te dalekie loty. No, siara prosto od krowy. Nie kupywana, prosto od krowy siara na karmę. Zacząłem stosować około 15 lat oregano, typowo na karmę. Zacząłem stosować jak to środki, w szczególności właśnie propolis. A od paru lat zacząłem dawać srebro koloidalne i teraz właśnie żelazo aktywne. W tym roku nawet robi furorę, bo wielu hodowców też zrobiło super wyniki dzięki temu, dlatego że utrzymujemy gołębie super zdrowie. Ja nigdy nie miałem adenu na przykład w swojej hodowli, mimo to, że posiadam bardzo dużą ilość gołębi. No, to też są jakieś tam prowadzenia tych gołębi w naturalny sposób i selekcja. W większości praktycznie jak ktoś u mnie choruje, ja nie leczę. Usuwam takie gołębie z hodowli, a w szczególności przy kuracjach tak zwanych moich 7-dniowych, gdzie dostałem je tak zwane na oczyszczenie krwi, te gołębie 7 dni, cebulę, marchew, pietruszkę, czosnek, to tam jakieś buraczki do tego, dostaną chrzanu troszeczkę i przez 7 dni tylko dostałem. Gołębie, które się chwieją, które są z bardzo z formy zeszły, są usuwane. Kiedyś na przykład więcej tego odpadało, w tej chwili mniej tych gołębi tak się robi. Ja nie mam zbytnio sterylnych gołębników, mam też gołębiki suche, na rusztach, tak? Z każdych gołębików inaczej gołębie idą. Mam tak zwane gołębiki zimne na betonach. To mi pozwala też po prostu uzyskać, spowolnić dla tych gołębi typowo dalekodystansowych tą formę uzyskania. Te gołębie są na większych piórach. Dużo na przykład gołębi daje tak zwana metoda na sucho, czyli wiadomo, nie ciągnę tak młodych, te gołębie są roczne, dwuletnie, trzyletnie, to takie półdowieństwo jest na przykład przy tych gołębiach stosowanych, a najlepsze chyba sukcesy to są różnych pozycji. No, robię na przykład wielu lat tak zwaną metodę zazdrości, samiec, samica i odwrotnie, z małego, młodego na przykład staram się też tam kombinować. Każde gołębie, tak samo jak człowiek, z innej pozycji lecą, inaczej się zachowują, jedne na klucie, inne na moich jajkach, inne na przykład na parzeniu. Także tych wersji mamy bardzo wiele. Najważniejszą rzeczą chyba jest, jak to mówią, dobry materiał, utrzymanie gołębi w zdrowiu, no i wiedza jakiegoś hodowca naprawdę, żeby poprowadził, w szczególności tych młodych hodowców, bo ja też byłem młody, nikt mi nie doradzał, podśmiewali się, byłem tak zwanym dostarczycielem konkursów. W tej chwili staram się tych hodowców, niektórych od wielu, wielu lat, jak to się mówi, poprowadzić po swojemu, żeby nie robili tych błędów co ja. I nieważne, czy ja kupię, czy ktoś kupi gołębie od mistrza Polski, czy od jakiegoś zwykłego Kowalskiego, gołębie, jeśli są zdrowe, w większości wracają. Zresztą udowadniam to też na wspólnym swoim gołębiku, gdzie miałem przez 6 lat, zaskoczyłem, dlatego że zdrowie mi nie pozwala już edycję. Udowodniłem, że nie ginie więcej tych gołębi jak 10-20% w całości. To samo było w tym roku powtórzone, czyli hodowcy zadowoleni, proszą mnie, żeby było prowadzić dalej, nie, zrezygnowałem, koniec. Zajmuję się po prostu dla hodowców dostarczeniem jeszcze gołębi, które pozamawiali, a tak to wszystko idzie na świat. Teraz chcę odpocząć, wziąć się trochę za zdrowie i chcę trochę po hodowcach pojeździć po świecie. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Dobrych lotów, szanujmy się, nie to jeden drugiego obgaduje, potem takie jakieś afery są czy coś. Szanujmy się i pamiętajmy, rodzina, potem dopiero gołębie. Pozdrawiam, Robert Henkel, Polska, dobry lot.